Witam, dzisiaj pokażę, jak umyć lustro w teleskopie Synta. To jest akurat model 8-calowy z 8-calowym lustrem, ale myślę, że w innych modelach tak samo się to robi. Jeżeli lustro nasze wygląda mniej więcej w ten sposób, no to wiemy, że już czas je umyć, bo to zaczyna powoli wpływać na jakość oglądanych przez nas obrazów. Także punkt pierwszy, odkręcamy lustro. Żeby odkręcić lustro z całą celą, czyli tym, potrzebujemy krzyżakowego śrubokręta. Mamy tutaj 6 takich śrubek, które należy delikatnie odkręcić i przytrzymywać cały czas lustro, żeby nam nie spadło i się nie zbiło. Ostrożnie, cały czas przytrzymując lustro z całą celą, odkręcamy ostatnią śrubkę i delikatnie zdejmujemy całość. I mamy lustro. Przychyl trochę. O, teraz widać. Widać, jak jest czyste. Wymaga czyszczenia, więc teraz się tym zajmiemy. Punkt drugi, mycie lustra. Do mycia musimy wykorzystać troszeczkę płynu do mycia naczyń i ciepłą wodę. Powolutku i ostrożnie wylewamy ten płyn na lustro główne. I zostawiamy tutaj na kilka minut, żeby się namoczyło. Po kilku minutach, kiedy już całe lustro będzie namoknięte, a płyn wszędzie się ładnie rozleje, ciepłą wodą, malutkim strumyczkiem zmywamy cały kurz ciepłą wodą. Już samo to pozwoliło nam dosyć dobrze oczyścić lustro, ale to jeszcze nie jest koniec czyszczenia. Kiedy lustro już jest dosyć czyste, polewamy jeszcze raz wodą z mydłem, z płynem do mycia naczyń w tym wypadku, a następnie swój palec pokrywamy cienką warstwą właśnie płynu do mycia naczyń i delikatnie, malutkimi, okrężnymi ruchami myjemy całe lustro, nie używając do tego ani szmatek, ani tym bardziej druciaków, bo wiem, do czego wszyscy są zdolni, więc nie używamy do tego żadnych druciaków, żadnych szmatek, tylko opuszek palca, delikatnie, nie wciskając. Jeżeli tutaj są jeszcze jakieś drobinki kurzu albo powiedzmy piasku, zależy, gdzie się obserwowało, żeby nie porysować lustra, więc tak jak widzicie, powolutku, opuszkiem palca z płynem do mycia naczyń na wodzie, czyścimy całe lustro. Jeżeli skończyliśmy polerować naszymi paluszkami całe lustro, powolutku, małym strumieniem ciepłej wody spłukujemy to, co zostało z lustra. Nie wiem, czy to będzie jakokolwiek widać na kamerze, ale lustro już jest naprawdę czyste. Nie widać na nim żadnych pyłów i to już jest prawie koniec mycia. Teraz polewamy lustro wodą destylowaną. Może być też woda utleniona, ale preferowana jest woda destylowana. I całość po prostu lustra. Wodę destylowaną możemy dostać na przykład na stacjach benzynowych, utlenioną w aptekach.
Ostatnią rzeczą, jaką polejemy nasze lustro, jest spirytus. Spirytus sam wysycha, nie pozostawia żadnych śladów, więc jest bardzo dobry do tego. Polewamy więc całe lustro spirytusem. Dokładnie zmywamy wodę utlenioną, żeby nie zostało nic na lustrze, tylko spirytus. Teraz stawiamy lustro do pionu, żeby spirytus ściekł, a pozostałości wyschną bardzo szybko. Możemy czymś oczywiście tutaj zabezpieczyć, żeby się lustro nie zsunęło. Upewniamy się, że lustro nie będzie nam jeździło. I zostawiamy tak lustro do wyschnięcia i odparowania. Widzimy tutaj jeszcze trochę takich kropel. Możemy je wysuszyć rożkiem chusteczki higienicznej. Powtarzamy to, aż wszystkie znikną i będziemy mieli praktycznie czyste lustro. Pamiętajmy jeszcze, żeby dokładnie osuszyć okolice śrub, żeby nam nie zardzewiały. I możemy montować lustro z powrotem. I na koniec montujemy lustro ostrożnie w to samo miejsce. I przykręcamy je tak, jak je wzięliśmy. Przykręcamy śrubki jedna po drugiej. Trzymamy cały czas lustro, żeby nam nie poleciało. Ok, i to wszystko. Lustro mamy przykręcone. Nie wypada. A co najlepsze, myjąc lustro właśnie tą metodą, nie rozkalibrowujemy teleskopu i nie musimy od nowa ustawiać wszystkiego. Mam nadzieję, że ten poradnik przydał się jako tako początkującym. I to tyle. Trzymajcie się i cześć.